W dzisiejszym odcinku opowiemy o metodzie CTF, która zmienia współczesne rolnictwo. Pod tym skrótem kryje się metoda kontroli ruchu po polu. Z angielskiego CTF oznacza Controlled Traffic Farming. Z tego filmu dowiecie się, na czym polega ta metoda uprawy, jakie przynosi korzyści, a także jakich maszyn użyć, aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał tej metody. Zacznijmy jednak od początku, czyli od wyjaśnienia, czym dokładnie jest metoda CTF. Controlled Traffic Farming, czyli CTF, to system produkcji roślinnej, który dzieli pole na dwa obszary. Obszar uprawowy, czyli miękka, nieubita gleba przeznaczona na uprawę. Pasy ruchu, czyli stałe, twarde linie, po których poruszają się maszyny. Co wnosi taki podział? Ograniczenie ubijania gleby do wąskich pasów użytkowanych przez maszyny maksymalizuje powierzchnię ziemi wolną od ubijania kołami. Nowoczesne systemy prowadzenia satelitarnego zapewniają powtarzalność przejazdów z precyzją do 2,5 cm. Choć wdrożenie tej metody wymaga planowania i inwestycji, rolnicy mogą liczyć na późniejsze zyski, wyższe plony oraz niższe koszty paliwa i eksploatacji maszyn. Jakie są alternatywy dla zaawansowanych systemów naprowadzania maszyn? Nawet bez specjalnych technologii można wdrożyć zasady CTF. Kluczowe jest ograniczenie ruchu kołowego do wcześniej ustalanych ścieżek. Idealnie, jeśli maszyny mają ten sam rozstaw kół i narzędzia są jednakowej szerokości. Rolmaco oferuje maszyny w różnych szerokościach roboczych, co ułatwia dopasowanie do specyfiki pola. Badania przeprowadzone przez naukowców z Pragi wykazały, że w tradycyjnych systemach rolniczych ślady przejazdów pokrywają średnio 96% pola. Aby zniwelować zagęszczenia gleby powstałe na skutek losowych przejazdów, zaleca się głęboszowanie. Poprawia ono właściwości fizyczne i biologiczne gleby, zwiększając jej przesiąkalność. Rolmaco oferuje różnorodne głębosze i pługi dłutowe, które pomagają w usunięciu zagęszczeń i poprawie warunków dla korzeni roślin. Precyzyjne planowanie ruchu maszyn oraz wdrożenie dodatkowych zabiegów, takich jak uprawa uproszczona i bezorkowa, przynoszą korzyści zarówno dla gospodarstwa, jak i środowiska. Rezygnacja z orki poprawia stan gleby, zmniejszając jej zagęszczenie i erozję. Badania czeskich naukowców wykazały, że uprawa bezorkowa redukuje powierzchnię śladów do około 40%, a w połączeniu z metodą CTF do mniej niż 30%. Rolmaco oferuje szeroką gamę maszyn i narzędzi do uprawy bezorkowej, które można łączyć w kompleksowe agregaty, redukując liczbę przejazdów po polu. Popularne kombinacje to kultywator z broną mulczującą Combo-Till, głębosz ze sprzęgiem U608 i agregat talerzowy U693, a także półzawieszony kultywator przedsiewny Vibrostar U445 z wałem Cambridge. Jakie są korzyści z dobrze zaplanowanego ruchu maszyn po polu? Badania z Australii wykazały, że tradycyjny ruch maszyn ugniata 60% powierzchni pola, co zmniejsza plony nawet o 30%. Efektywne planowanie przejazdów może przynieść znaczne korzyści finansowe. Wprowadzenie precyzyjnych technik poruszania się po polu oraz wykorzystanie nowoczesnych maszyn marki Rolmaco pomoże w zwiększeniu efektywności gospodarstwa i osiągnięciu lepszych plonów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na naszą stronę internetową rolmaco.pl.